Czy według was Nine zaskoczy pozytywnie na Jamie w kolonii? Nine po ostatnich udanych kwalifikacjach do turnieju Tier 1 Gamersaid miał okres przygotowawczy przed zbliżającymi się jeszcze większymi wyzwaniami. Pojawia się zasadnicze pytanie, czy coach mentalny i analityk wystarczą, aby Nine zaczęło grać lepiej na turniejach najwyższej rangi? W końcu zawsze, jeżeli przychodziło już do takiego głównego turnieju, to Polacy byli trochę cieniem samych siebie. Według mnie po tych przygotowaniach i ostatnio dobrych kwalifikacjach może nastąpić zwrot w polskim Nine pod względem osiąganych rezultatów na LANie. Już w środę o 15:45 na playnach IM Cologne podejmą OG, który jak najbardziej jest w zasięgu Polaków. Najważniejsze dobrze wejść w turniej. Potem mogą trafić na kogoś z dwójki Fnatic Complexity. Tam też Nine będzie miał według mnie spore szanse. Już dzisiaj Polacy wyjeżdżają właśnie do Kolonii, który miejmy nadzieję będzie dla nas takim przełamaniem, na który czekamy. Online wiemy, że potrafią. Na LANie też zdarzały się pewne przebłyski, jak na przykład ten z RMR-a. A propos Nine, to dwa dni temu Thunderpeak poinformowało o zaproszeniach na playoffy turnieju Thunderpeak World Championship. Poza takimi formacjami jak Apex czy też Gamer Legion, znalazło się tam miejsce jeszcze dla naszych polskich graczy z Nine. Do tego zobaczymy też Big z Mantu, Maus z Siuchym, Into the Bridge z Ralenem oraz Monte z Krasnalem. Do tego są też play-iny, w których mamy kilka ciekawych formacji z naszego podwórka. PG Turów, Letas Cook, Thunder Flash czy też Anonymo. Powracając na momencik do IM Cologne, to poznaliśmy też oficjalnie całą obsadę. W zasadzie mamy tam najlepsze możliwe osoby na danych stanowiskach. Czy to na kasterce, czy na stanowisku analityka. Dwa dni temu doszły do nas ciekawe wieści. Źródła TV i DAS2 donoszą o tym, że Shanghai w Chinach może zostać gospodarzem drugiego majora w 2024 roku, już na początku grudnia. Byłby to tym samym pierwszy major w Azji. Już wcześniej Valve planowało współpracę m.in. z Chinami czy też Singapurem. Jednak przed zbliżającą się premierą CSA 2 przenieśli to na następny rok. Szczerze, najbardziej martwię się o nienaturalne godziny meczów w naszej strefie czasowej. Ogólnie tego majora ma zorganizować PGL przy współpracy z Perfect World, które wydaje CSA w Chinach. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, że o wszystkim na bieżąco informujemy na naszym Discordzie. Link w opisie i komentarzu. Pierwszy duży turniej po przerwie dla graczy oficjalnie dobiegł końca. Blast Premier Folk Group się zakończyło, a wraz z nim być może nastąpi też rewolucja w ekipie G2. Nie ma co ukrywać, Niko i spółka grają poniżej oczekiwań, a do tego przegapili okazję na dobry transfer do ich zespołu. Bez wątpienia ciężko będzie Huxiemu na pozostanie w tej ekipie. To być może był jego ostatni turniej w ich barwach. Pink podzielił się swoimi spostrzeżeniami, że w teorii do G2 mógłby dołączyć Glaive, który obecnie jest na ławce w Astralis, a być może lepiej poradziłby sobie w roli prowadzącego. Szczerze warto spróbować i z takim składem według mnie mieliby większe szanse. Tak a propos jeszcze tych zawodów, to skład Natus Vincere wygląda naprawdę obiecująco. Co prawda widać było kilka razy rage na twarzy Simpla, ale do tego zdążył nas już przyzwyczaić. W ostateczności poza chaosem komunikacyjnym, który trwa, JL utrzymuje formację w dobrej atmosferze, a LXB nieraz potrafi dać dobrego kola. Z tego może wyjść coś naprawdę silnego. Very nice. 5-0 to 5-5. Bomb. Yep. Jeśli chodzi o same statystyki, to oglądalność była całkiem dobra i lepsza niż w zeszłym roku. Zapewne było to spowodowane ciekawością widzów, jak poradzą sobie najlepsze drużyny po tych przebudowach. To teraz idziemy jeszcze do CSA 2. Mamy kolejne materiały z wallbangów, które zdecydowanie nie powinny mieć miejsca. Cieszę się, że ludzie to wszystko wynajdują, bo w dniu premiery obejdzie się zapewne bez większych problemów i o to Valve tak naprawdę chodzi. Nie są to też jakieś wielkie kłopoty i pewnie firma szybko się z nimi upora. Do tego mamy też taką sytuację, w której to możemy się wysadzić i dzięki temu dać ważne info naszej drużynie. To zapewne samym CS 2 zostanie, bo wątpię, że ktoś będzie chciał to wykorzystać, kiedy raczej nie jest to zbyt opłacalne. To teraz jeszcze dwie kwestie. Cristiano Ronaldo oficjalnie zareklamował na swoim Instagramie turniej Gamersaid, który ma miejsce w Arabii Saudyjskiej. Jak widać, pieniędzy innym brakuje. No i tak na koniec, AGO testuje kolejnych zawodników do ich projektu. Jak zawsze są to gracze młodzi z dużym potencjałem na przyszłość. Oficjalnie Krat zostaje wystawiony na listę transferową przez organizację Force. Wiz bierze sobie przerwę od profesjonalnej gry i tym samym jest dużej częścią partii Astronauts.
Znamy oficjalne stanowisko twórców BattleBeat'a a propos dodania strzelb do tej produkcji. Kategorycznie odmówili, twierdząc, że w grach są one albo za mocne, albo za słabe. Po prostu ciężko ogarnąć balans. Z tego względu nie uświadczymy jej w tej produkcji. I chyba dobrze, bo ludziom gra się ogólnie spoko. W końcu mają Battlefielda, na jakiego długo czekali. Ciekawe, czy EA zareaguje jakoś na ich sukces i powróci do koszeni BFA. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami. Co jest? Widziałem. Ale. Łaskro z lewej. Ramię o ten.